Siema kociaki moje, dobiliście pięknie 50 lajków, szybciej niż myślałem. Patrzcie, raz was poprosiłem o lajki i raz dwa poszło tak. No ale dobrze, jak już mówiłem, 50 lajków jest i ten piękny sposób na FPS-y i będą i moje ustawienia też, ale o tym wam wspomnę później, pod koniec filmiku. I teraz wam dodam, że sposób, który teraz wam pokażę na FPS-y najpierw, najlepiej to, jeżeli masz dobry komputer, omin to po prostu, tak? I na ustawienia se poczekaj, o których zaraz wspomnę. I po prostu na sam początek musicie mieć Optifine, zależy na której wersji Minecrafta gracie, 1.7 czy tam 1.8, Optifine Ultra najlepiej. I ja wam polecam wersję Minecrafta 1.8, gdyż jest to taki fajny sposób na te FPS-y też, który jest przydatny strasznie. No ale sposób działa i tu i tam, tak? I jeszcze na początku dodam, że w sobotę startuje fajny serwerek easysurvival.eu. Jest to serwerek z mega dropem, bardzo easy serwer, na którym pokopiecie 50 minut i od razu idziecie się klepać, więc jeżeli ktoś lubi te klimaty, że tak powiem, bardzo łatwe klimaty, to no zapraszam was na ten serwerek, tak? Wszystko macie u mnie się pod filmikiem. Dotyczące, no, wszystko dotyczące tego serwera, tak? I w sumie to tyle. Przechodzimy teraz do sedna, czyli do naszego pięknego poradnika. Jedziemy. Dobra, Martkie, więc na sam początek pobierzemy program HRC, który download macie w opisie. Jest to program do zmiany rozdzielczości, waży on no niecałego nawet megabajta, więc spokojnie możecie pobierać. Odpalamy go sobie i przechodzimy do niego i w nim ustawiamy sobie rozdzielczość, na którą mamy przechodzić pod hotkeyami. Więc tak, ustawiamy hotkeya, w moim przypadku F10 i rozdzielczość 800x600 wybieramy. I w drugim ustawiam sobie hotkeya i rozdzielczość naszego monitoru po prostu, którą obecnie mamy, tak? I w moim przypadku Full HD i po ustawieniu tego po prostu minimalizujemy nasz program. Przechodzimy do Minecrafta. I w Minecrafcie od razu zalecam osobom, które po prostu zazwyczaj nie robią tego, jak ktoś im mówi, że się przyda, dodać sobie połowę RAMu naszego komputera, czyli w moim przypadku 4 GB, bo mam ich 8. No i odpalamy Minecrafta. Okej, mordeczki, jak już jesteśmy w Minecrafcie, to pierwsza rzecz, ja nagrywam dwoma programami, więc nie zwracajcie uwagi na razie na moje FPS-y, bo no, mam ich dwa razy mniej. I a więc tak, przechodzimy do sedna, wchodzimy w opcję video settings i tutaj już jak ktoś jest na 1.8 ustawia USVBOS na on i alternate blocks na on, obydwie te opcje na on dajemy. Potem przechodzimy do other i tutaj już wszyscy full screen mode zazwyczaj mamy ustawiony na default, ustawiamy go na 800x600, tak jak ustawiliśmy w naszym programie z rozdzielczościami. Dajemy sobie done. Dobra, mordo, jako że przy nagrywaniu wywali mnie, po prostu nie będę przechodził na fullscreena, powiem wam co zrobić. Więc na samym początku klikacie w 11, żeby odpalić fullscreena w Minecrafcie. A następnie klikacie F10, jak w moim przypadku, czyli zmieniamy rozdzielczość ekranu, którą ustawiliśmy sobie w tym programie. Czyli po prostu klikacie przycisk, który sobie ustawiliście w programie, żeby przejść na rozdzielczość 800x600. No i teraz ja robię ciucie i pokazuję efekt. Jak widzicie teraz przy nagrywaniu dwoma programami mam 200 FPS-ów tym sposobem. Myślę, że sposób jest dosyć ciekawy, jest on banalnie łatwy, więc no myślę, że komuś pomogłem z tymi FPS-ami. I jeszcze jedna rzecz, teraz jak widzicie rozdzielczość się zmieniła, więc będziecie mieli kurde głowy jak w CS-ie, nie? Patrzcie na mnie. Ale jestem śliczną! No ale dobra, teraz tak na poważnie. No dobra, teraz żeby się po prostu cofnąć do zminimalizowanego Minecrafta, to po prostu klikamy sobie F12, czyli tak jak ustawiliśmy w programie, że to jest rozdzielczość naszego ekranu, i po prostu F11. No i Minecraft nam się minimalizuje, tak? No i jak widzicie właśnie mam 70 FPS ustawienia mojego Minecrafta, więc tak. Co do moich ustawień, one będą w opisie, tak? Download będzie w opisie, każdy będzie sobie tam mógł wkleić wszystkie pliczki, lecz polecam najpierw zapisać swoje pliki, gdyby komuś się nie spodobało. I jedna rzecz, jak już to pobierzecie,
Tam nie będzie wam po prostu wyświetlało niektórych ścieżek, tak, że tak powiem. Albo będą one defaultowe u was, ale w Minecrafcie zobaczycie, że są zmienione. Tylko dlatego, że nie chcę pokazywać, co mam zmienione, tak, bo no jest to dla mnie ważne. Po prostu nie chcę się tym chwalić i co, no i to tyle, tak, więc jeżeli ktoś chce, może śmiało pobierać. Nie ma tam żadnych wirusów, nie wirusów, możecie sobie to przeskanować, ale po prostu nie będziecie widzieć niektórych rzeczy. A w Minecrafcie będą one widoczne, tak? No i w sumie to tyle, tak? Myślę, że spodobał wam się ten mini poradnik na FPS-y, który no działa, jak wszyscy widzicie. I no i tyle, moje kochane mordeczki, tak? No i żegnam was, tak? No tyle, no. Kocham was, pa, pa.